Ahoj! Witam wszystkich na moim skromnym kanale Okruchy Filozofii i Teologii, czyli co leczo w trawie piszczy. I zapraszam na szósty odcinek cyklu Małe Łyki Etyki, w którym... Pominąwszy ważki problem, czy celebrytka C miała zaśmiały, czy nieśmiały dekor na imprezie, przedstawię... utylitaryzm. Utilitas to połać nie tyle co korzyść, pożytek. Ten sposób refleksji moralnej, kryterium dobra i zła moralnego upatruje pożytku. Ten czyn jest dobry, który przynosi jak najwięcej przyjemności, jak najwięcej korzyści. Ojcem utylitaryzmu jest Jeremiasz Bentham. Jeremiasz Bentham fundamentem swojej etyki uczynił tak zwaną zasadę użyteczności. Tu jest cytat z jego dzieła. Zasada użyteczności to zasada, która aprobuje lub gani wszelką działalność zależnie od tego, czy wskazuje ona tendencję do przyjemności, czy mniejsza szczęście obchodzących na stron, lub co na jedno wychodzi, tendencję do powiększania tego szczęścia lub przeszkadzania mu. No To jest może trochę nieco zawił język i taki nieco, nieco retro, ale intencja jest no, łatwo zauważalna. Chodzi o to, że jeżeli ja mam do wyboru dwa kierunki działania i zastanawiam się, co zrobić, powinien tak postąpić, by skutkiem mego działania było jak najwięcej przyjemności, czyli szczęścia jak najwięcej największej liczby osób. Jeżeli miasmę tam i no raczej toższe mają szczęście, z przyjemnością. Oczywiście. No są różne przyjemności. Przyjemności cielesne, duchowe, psychiczne. Wydaje się, że, że Jelmiarz Tam nie rozróżniał przyjemności, przyjemności jakościowo, raczej widział tylko różnice ilościowe między poszczególnymi przyjemnościami. Są też różne skutki przyjemności, no fizyczne, banalne przejedzenie. Ale mogą być też skutki karne też w postaci dezaprobaty, odrzucenia przez środowisko rodzinne, społeczne przez kolegów. Zasada użyteczności no, jest dość ogólnie sformułowana, i trudno zauważyć, jak mogłaby nieść pomoc w konkretnym postępowaniu. To też Jeremian, Jeremiasz Bentam sformował rachunek przyjemności, który ma nam pomóc w Decyzji na działanie w danej sytuacji. Ponieważ sytuacje są różne, okoliczności naszego życia się zmieniają, zatem praktycznie za każdym razem, gdy mamy podjąć jakąś, jakąś decyzję, powinniśmy przeprowadzić rachunek przyjemności. Na czym ów rachunek polega? Otóż Jeremiasz Bentham wyróżnia kilka cech czy aspektów przyjemności. I tym samym aspektów rachunku przyjemności. Po pierwsze, jeżeli ja się zastanawiam, jakie działania podjąć, powinien wziąć pod uwagę intensywność przyjemności i wybierać takie działania, które prowadzą ku przyjemnościom bardziej intensywnym. Po drugie, muszę się zastanowić nad czasem trwania przyjemności. No Ta przyjemność jest lepsza, która trwa dłużej. Zatem tak powinien postępować. I moje działanie przynosiło jak najbardziej trwałe przyjemności. Dalej, należy wziąć pod uwagę pewność osiągnięcia danej przyjemności. I wybierać takie, które są pewniejsze, których prawdopodobieństwo osiągnięcia jest większe. A unikać takich działań, które no nie wiadomo, czy dadzą przyjemność. Następnie, Trzeba rozważyć blisko, bliskość i dalekość przyjemności. No, co z tego, jeżeli moje działanie da mi jakieś korzyści czy przyjemności za dwa lata, a inne już za godzinę? Powinienem wybrać te, które dają przyjemność za godzinę. No za dwa lata mogę już na przykład nie żyć. Dalej, ważna jest płodność przyjemności. Przyjemność płodna to taka, która prowadzi do następnych przyjemności która może skutkować następnymi przyjemnościami no cóż z tego że powiedzmy będę miał jakąś przyjemność czy frajdę z tego że kogoś okradnę jak potem będę musiał spędzić 3 lata w więzieniu następnie tam radzi by wybierać te przyjemności które są czyste czysta przyjemność to taka która nie ma domieszki Smutku czy nieszczęścia. No tu z tego, że podejmą jakąś, jakąś przyjemną działalność, skoro mi jednak podczas tej działalności, tej czynności gryzie sumienie. No i na koniec muszę się zastanowić nad, nad rozciągłością przyjemności. Zatem mam wybierać przyjemności intensywne, te, które dłużej trwają, te, które są pewniejsze, te, które są bliskie, te, które są płodne, te, które są czyste. I takie, które dotyczą jak największej ilości osób zainteresowanych, by tak powiedzieć, moim działaniem, na które te osoby moje działanie ma wpływ. No zauważmy, że utilitarystom proponuje jakąś, wydaje się niebanalną, taką płaszczyznę do dyskusji etycznych. Zróbmy tego przykładu z przełożeniem lekcji. No jeżeli przychodzą do nauczyciela, uczniowie i proszą o przełożenie klasówki, no to trzeba usiąść, się zastanowić i wziąć pod uwagę te czynniki, o których już mówiłem, które to czynniki po dokładnym rozważeniu wskażą nam, czy przełożyć klasówkę, czy nie. Uczniowie mogą powiedzieć na przykład, że Przygotowało się do klasówki tylko 5 osób w klasie, a nie przygotowało 25 z różnych powodów. Zatem, jeżeli będzie klasówka, no to cierpienie tych osób, czy smutek tych osób, które się nie przygotowały, no będzie większy globalnie niż no, radość tych osób, które się przygotowały, a zresztą nie wiadomo, czy te osoby, które się przygotowały, otrzymają pozytywną ocenę. Nieraz tak się rozmawia z młodymi ludźmi, to nie zawsze biorą pod uwagę jeszcze przyjemność nauczyciela. No bo może przecież się okazać, że w wyniku przełożenia klasówki nauczyciel będzie musiał ją sprawdzać w nocy, ponieważ ma takie czy inne obowiązki rodzinne no i będzie chodził niewyspany. Albo będzie musiał, ma jeszcze inne klasówki, z innej klasy będzie musiał sprawdzać całą sobotę i weekend, powiedzmy nawet. To się zdarza, mówiąc nawiasem. Także trzeba brać pod uwagę przyjemności wszystkich zainteresowanych, czy osób zainteresowanych daną czynnością, która to czynność oddziałuje na stan emocjonalny, na, na jakość życia tych osób. Łatwo zauważyć, że utylitaryzm nie twierdzi, iż istnieje jakieś dobro i zło moralne obiektywnie. Żeby to zobaczyć, dam taki może nieco no, wydumany przykład. Powiedzmy, że wokół szkoły grasuje grupa, która oddziela uczniów z tornistrów, zabiera im komórki, zjada śniadania. I ma z tego w super frajdę. No, to jest ich dobra przyjemność. Ale już uczniowie, zwłaszcza ci, którym zabrano śniadanie, są mniej zadowoleni, niż ta grupa. Do tego inni idą do szkoły, rozglądają się po bokach, czy nie spotka ich coś złego. Rodzice są zaniepokojeni. Dyrekcja szkoły i nauczyciele również. Zatem czy gdy się zastanowimy, czy tą grupę przestępczą aresztować? I przerwać jej działalność, no to trzeba usiąść i zrobić ten rachunek przyjemności. No. Łatwo zauważyć, że przyjemność tych kilku, tych kilku osób, no jednak jest lżejsza, by tak powiedzieć, od smutku i nieprzyjemności braku szczęścia tych osób, których działalność tej grupy przestępczej dotyczy. Zatem należy tą grupę aresztować i przerwać ich działalność. Nie dlatego, jakoby robili coś obiektywnie złego, tylko dlatego, że rachunek przynosi wskaz wskazuje, że ich przyjemność wobec smutku, który powodują, jest po prostu mniej ważna, mniej waży niż ów smutek osób, które, które, które ta grupa skrzywdziła. Utylitaryzm no, jest bardzo ciekawą doktryną etyczną, gdyż stara się stworzyć jakąś płaszczyznę do dyskusji moralnych, stworzyć jakiś wspólny język, który by umożliwił moralny dyskurs i nadzieję, że ów dyskurs no, może się skończyć jakąś konkluzją, która będzie możliwa do uznania przez obie strony dialogu. I robi tak pomimo, iż nie uznaje istnienia wartości moralnych poza podmiotem. W rzeczywistości pozapodmiotowej nie istnieją wartości moralne. Istotną taką wagą klasycznego utylitaryzmu w wersji Bentama jest, jak się wydaje, jednostronna, jednostronne kryterium które pozwala na ustalenie hierarchii przyjemności. Bo ben tam twierdzi, iż przyjemności różnią się między sobą tylko w aspektem ilościowym. Mogą być na przykład mniej lub bardziej intensywne. Mniej lub bardziej czyste czy płodne. Oczywiście nawiązuje do rachunku przyjemności. No, tymczasem wydaje się, że no, istnieje jakaś różnica jakościowa między, między przyjemnościami. No, trudno twierdzić, że między, na przykład, pójściem na spacer, wypiciem kawy, a wysłuchaniem piątej symfonii Beethovena istnieje tylko różnica ilościowa. Owo niedopatrzenie utylitaryzmu Bentama starali się przezwyciężyć jego następcy, jak na przykład John Stuart Mill. No, Mill twierdzi, że jednak istnieją jakościowe różnice między przyjemnościami. No, ale to oczywiście no, komplikuje rachunek przyjemności, a nawet w pewnym sensie go uniemożliwia. Jak zatem rozstrzygnąć, jak postąpić, skoro trzeba brać pod uwagę, Również jakościowe różnice między przyjemnościami. No mogą to zrobić tak zwani sędziowie kompetentni. Są to osoby, które mają doświadczenie różnego rodzaju przyjemności, zatem mogą ocenić, która jest przyjemność bardziej wartościowa, jakościowo wyższa, a która lotu niższego. Stwarza to miejsce na autorytet moralny. Istotę y, y, pomysłu Mila można przedstawić w takiej nieco anegdotycznej opowieści. Rozmiłowany w filozofii bohater naszej opowieści spieszy się do domu po pracy, żeby poczytać Platona. Spotyka kolegów z osiedla. Ej, koleś, dawaj, idziemy na browca, pogadamy, posiedzimy i tak dalej. Nie, fajnie będzie. On mówi, on mówi: No, nie, dziękuję bardzo, właśnie idę. Idę, chcę poczytać właśnie Platona. No taki mam plan na dzisiejsze popołudnie. Co ty facet, to no, pogieło cię, Platona będziesz czytał. Dawaj na no, browca siedzę, nie będziemy tutaj jakieś tam derdymałów czytać. Dziękuję bardzo, mówi nasz bohater i spieszy do domu. No wydaje się, że tylko ów miłośnik filozofii mógł ocenić, która przyjemność jest jakościowo lepsza. Ta przy piwie, czy ta przy Platonie? Gdyż tylko on, chyba, zna oba rodzaje przyjemności. Wie, jak smakuje piwo, i wie, jak smakuje Platon i rozmyślania nad jego ideami. Zawsze zadaje się pod adresem utylitaryzmu następujące pytanie: no, czy rzeczywiście człowiek jest w stanie przewidzieć wszystkie konsekwencje swoich czynów, no, zwłaszcza to odległe? No, wydaje się to być, Nieco problematyczne. Na koniec chciałbym postawić taki oto problem. Czy utylitaryzm jest w stanie zrozumieć, ocenić prawo łaski, które wydaje się no, moralne? Oto prezydent król łaskawia Złoczyńcę. Dam mi dramatyczny przykład. Nauczyciel, który trzy razy już przełożył klasówkę, w końcu ją jakoś zrobił, okazuje się źle wypadła. I postanawia, mimo to, nie wpisywać złych ocen do dziennika. No stosuje prawo łaski. Uczniowie nie uczyli się z różnych względów, mieli z tego jakąś frajdę, a teraz mają frajdę z tego, że nie dostają złych stopni. I do mnie, jako w niepamięć, to i otworem. Co na to mógłby powiedzieć utylitaryzm? To by było na tyle, jeśli chodzi o utylitaryzm. Oczywiście, jak najbardziej. Zapraszam na następne odcinki cyklu Małe Wiki Etyki. Do zobaczenia. ahoj.